Cześć, witam Was. Dzisiaj tak króciutko, bo wyszedł niespodziewany taki fajny przejazd. Lecimy przez Szwajcarię pod samą Italię i wracamy później z powrotem do góry. Zmienili adres dostawy, także będziemy mieli bardzo fajną trasę, dlatego uruchamiam system i zobaczymy takie bardziej krajobrazowe, taki bardziej krajobrazowy będzie ten odcinek. Tak pokrócej i szybko, bo troszeczkę mi się śpieszy. Właśnie tutaj lecimy, tutaj mamy miejscowość Lugano. Sama to jest sama granica z Italią, tak pomiędzy już Włochami, ale tutaj musimy przyjechać z szwajcarskiej góry dwójeczką, także ja zaczynam jechać, ruszamy temat, bo mam bardzo mało czasu, także startuję. No, nawigator mi niestety stwierdził, że nie umie wyznaczyć trasy. Sygnał GPS nie może złapać, także tutaj widzę, że cały czas szuka. Także na razie mu odpuścimy i ruszamy. Dobra, nawigator złapał sygnał. Tak mniej więcej pokażę, gdzie co i jak lecimy. Jak się uda pokazać, tak mniej więcej, nie? Pod samą Mediolan. Tutaj mamy Milano, Mediolan. Tutaj jest Bazylea. Tu jest Konstanz, tutaj gdzieś będzie Zurych, Brno i lecimy jeszcze tutaj w dół niżej, same górki. Skręć w prawo. Jesteśmy teraz tutaj niedaleko miejscowości Wil. 650 metrów, potem skręć w prawo. Niedaleko miejscowości Wil, nie jest to daleko, 45 km od miejscowości Konstanz. Tutaj już takie malutkie pagórki są, kurczę. Mieliśmy z tym jechać dużo, dużo wcześniej, tam gdzie kiedyś jechałem, ale być może dlatego, że część firm jutro nie pracuje, po prostu stwierdzili, że byśmy jechali z tym bezpośrednio do klienta. Za 250 metrów skręć w prawo, potem trzymaj się lewej. Samą granicę włoską. Bardzo fajnie, bo kurczę, szczerze mówiąc, nigdy tam nie byłem, nigdy tam nie jechałem. Powoli zaczynają się takie fajne tutaj okolice w postaci wiosek, które są w dolinach Zielonych Gór. Zielonych Gór, bo te górki są porośnięte trawką, na górce jakieś tam lasy, choinki. Tutaj wzgórze oświetlone słońcem, tutaj zacienione, tak to wszystko wygląda. Także zaczyna się takie malutkie przedgórze przed całym epicentrum potężnych gór, które tutaj właśnie są z tej strony. Będziemy się do nich zbliżać, jak wjedziemy na autostradę. Na razie jedziemy taką tutaj niby drogą ekspresową, niby landówką, ale musimy w jakiś sposób dojechać do autostrady i tą autostradą już pojedziemy sobie przez całe góry. Prosto.
chyba można powiedzieć, że przejechaliśmy te góry, które mieliśmy przejechać. W sensie, że najwyższy szczyt, najwyższe epicentrum, to San Benedito, coś takiego, tak to się bodajże nazywało. Tunel 6,6 km długości miał i pod tym tunelem bodajże był właśnie najwyższy szczyt tego pasma, bo w tym momencie zjeżdżamy już w dół, byliśmy na wysokości 1850 metrów. W tym momencie już teraz schodzimy w dół. Z tamtej strony tunelu temperatura była około 13-14 stopni, wyjechaliśmy z tunelu, uderzyło nas 17-18 stopni, także jest dosyć spora różnica, jeżeli chodzi o temperaturę. No bo jesteśmy już po stronie takiej bardziej, można powiedzieć, włoskiej. Mamy 73 km do rozładunku, 140 parę jest do Mediolanu, także będziemy około 70 km od Mediolanu. Przyszedł niecierpliwi, gdzie ja jestem, czemu jeszcze nie zrzuciłem, ale kurczę, tak droga idzie, Marnie, nie? Patrzę się na mapę i mówię, kurczę, co nas wariowała, a tutaj mamy teraz... Wow, odzyskał sygnał GPS. Bajera. Cześć kolego. Piękne zdjęcia będą zdjęcia. Bo piękny parking, kurczę, z pięknym widokiem. A my tutaj mamy pogrubienie na mapie. Jedna grupa kreska, co oznacza S. Floresy przez bardzo taki długi okres. Zjeżdżamy w dół, cały czas zjeżdżamy w dół, a przed nami tutaj włoska część, można powiedzieć, to jeszcze Szwajcaria jest oczywiście, ale to już jest taka część, no bym powiedział, że to jest włoska część, już nie. Bo zjazd idzie w stronę Włoch, w stronę Italii. Mamy tutaj kolejnego Essa Floresa, 180 stopni zakręt. Cały czas górki, także no trzeba, kurczę, uważać, żeby hamulcy tutaj nie skończyć, nie spalić. Ciężko już nie jest, aczkolwiek sama masa auta robi swoje i dosyć duży procent spadku też robi swoje. Jak wodospad wywala wodę, kurczę, ale super to wygląda po prawej stronie, to nie chmura, to wodospad normalnie leje wodę tak, że się w głowie nie mieści prosto na skały i te skały się też wypukują z czasem, kształtują na odpowiedni tam formę. Super, kurczę, fajnie tutaj to wygląda, ale mam uszy pozatykane. Już 590 metrów wysokości tylko, także nie jesteśmy wysoko. Jedna i druga nawigacja się pogubiła już w trasie. Bo w czym jest rzecz? Rzecz jest w tym, że jesteśmy między górami, dosyć wysokimi górami. I kwestia jest tego typu, że te góry zasłaniają satelity. Góry zasłaniają satelity i nas po prostu odbiorniki nie są w stanie wyczytać, gdzie są te satelity. Powoli dojeżdżamy już do miejsca naszego rozładunku. Zostało 7,5 km. Jest 27 stopni, kurczę, grzeje przeokrutnie. No bo to już jest prawie tutaj Italia, mówiąc szczerze, to już jest prawie Italia. Do granicy stąd jest, kurczę, rzut beretem, także jest Italia, to musi być słoneczna, jak jest słoneczna, no to musi być ciepło, nie? Możemy spojrzeć na budownictwo, domki takie już, znaczy ja wiem, no bloki jak bloki, nie? Nie ma się nad czym tutaj zachwycać. Tutaj co za ograniczenie mamy? Ile? A, 34 tony, kurczę. Patrzyłem się, że 3,4 tony.
byłby już problem, ale jest ok. 34 tony, to tu mamy akurat 32, także jest ok. Taka tutaj spokój, taki tutaj cisza, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje w tej miejscowości. Zobaczcie, kurczę, 15:20. Czwartek, korków nie ma. Tak myślałem właśnie, że Mariolka będzie chciała przez centrum pojechać. No i bardzo dobrze w sumie. Bo sobie trochę zobaczymy. 2 km, 2,5 dokładnie do końca, to nie ma tragedii. A jak widać, ruch tutaj jest niewielki, także... O, i palma jest nawet. Malutka, malutka, ale sam palem. Także już mi się podoba tutaj. Za 300 metrów, jedź prosto. Palma jest dobrze. Można żyć. Za 200 metrów, jedź prosto. Fajnie, widzę, że ciepło jest cały czas, 27 stopni. A tam na północy, gdzie byłem, to tej nocy wybasto włączałem już bez czego. W nocy było 10 stopni. Także trzeba było się troszeczkę podogrzewać. Dalej prosto. Kurczę, gdzie my jedziemy? O Mariolu, gdzie ty nas prowadzisz? Jakieś wiadukty. Nie wiadukty. To jest tak jak mówiłem, że tutaj jest dosyć duże jezioro. Zaraz po Riva de Garda, jedno z największych, albo nawet i nie wiadomo, czy nie większe niż Riva de Garda. Tutaj. Tyle, że ono jest częściowo w Szwajcarii, częściowo jest we Włoszech, prawda? Także tutaj jest taka różnica. Jesteśmy przy tym jeziorze właśnie, miejscowości Lugano. Bardzo fajnie, to już jest Italia, jak ja to mówiłem. No i jak to tutaj wygląda? No tutaj mamy granicę dookoła, nie? Tędy przechodzi granica. I się rozładowaliśmy, więc wracamy teraz z powrotem. Przez fajną rivierkę tutaj sobie szwajcarską, można tak to nazwać, przy granicy z Italią. Takie cuda są tutaj. No cóż, no my mamy morze, oni mają takie rzeczy, nie? Też jest ładnie, też jest fajnie i też jest całkiem przyjemnie. Te palemki, ta woda, górki i domki, fajnie, fajnie tutaj jest, naprawdę bardzo ładnie i przyjemnie. Już normalnie włoska mieścina, włoskie klimaty, włoskie naleciałości tutaj są. Na rozładunku oczywiście wszyscy po włosku. Także tutaj już mamy włoską Szwajcarię, można tak to powiedzieć, czyli zasady włoskie, zasady szwajcarskie, a temperament włoski, coś takiego. Taką miksturkę można wywnioskować z tego tutaj zachowania tych ludzi. I nie ma czego żałować, bo naprawdę bardzo dobrze to się wszystko tutaj prezentuje. Wracamy po lewej, aleja palmowa. Budynki tutaj bardzo ładne są. Tu szczególnie ten jeden jest taki bardzo fajnie odrestaurowany zabytek. Ciekawy taki tunel, czy jak to nazwać, z tej strony. A tutaj normalnie bloki mieszkalne, palmy w koło.
tutaj palemka, tam palemka, fajnie to wygląda, tak kurczę, bardzo ciepło, bardzo przyjaźnie, że we Włoszech to nie było, w Hiszpanii byłem częściej niż we Włoszech, wcześniej znaczy się, bo we Włoszech to już nie będzie dobre 5 lat, jak mnie nie było. No jak można poglądać troszeczkę architektury tutaj, z tego kąta teraz. Czy to są nowe, widać nowe budynki wielorodzinne, ale są przy drodze takie właśnie typowo włoskie budynki. I te góry w tle. Kurczę, rewelacja. Skręcamy w lewo, bo tam objazd był, więc sobie pojedziemy tędy. No a tutaj mamy to miasto, nie? Tak to wygląda na zboczach. I tak to tutaj wygląda wszystko, my już powoli wracamy na swoją drogę. Także jest ok, powolutku. I tak sobie oglądam tutaj ten rejon i mówię, normalnie Italia. Za dużo tutaj się tym rejonem Italii nie różni. Także już tutaj wszystko jest włoskie, szczególnie, że do granicy mówię, jest około 50-60 km. Do Mediolanu jest 50-60 km. Tutaj jest Chiuso, pierwsza miejscowość, ona będzie za około 20 km, także italiańsko tutaj jest, italiańsko. Tak sobie tutaj stanąłem na chwilkę na parkingu, ale ludzi jest więcej niż w kościele w niedzielę. Dlatego jadę sobie stąd, gdzieś muszę kawę sobie zaparzyć, bo coś kiepsko idzie. Ale Aleksandra. Jechaj ta. Kurczę, jak mogłem jechać, tak mogłem jechać. Tak teraz jeden za drugim. Byłem się przejść, zobaczyć sobie stację. Ludzi dużo, kurczę, no nie nagrywam, jak są ludzie, bo znajdzie się jakiś taki, co któremu się nie spodoba to i któremu się to nie spodoba i będzie problem, nie? Także cóż, no jadę dalej do przodu. Stacja typowo włoska, tak to jest, że jest typowo włoską. Ale na przykład to kible są typowo szwajcarskie, nie? W takich wnękach, gdzie zawsze są włoskie toalety porobione. Włosi mają to do tego, że na autostradach mają toalety darmowe. To w tych wnękach zrobili te stalowe lowe toalety tutaj szwajcarskie. Takie właśnie z pełną automatyzacją, nie? Także taka sytuacja, taki temat. Popatrzmy się jeszcze troszkę tutaj na te widoki. Jak będzie jakiś dziki parking, taki spokojny, to sobie zatrzymam jeszcze na obiad się i będziemy lecieć z gór, tych pięknych gór. Ale tutaj jest tak fajnie, że mi się stąd nie chce wyjeżdżać. Nie, te klimaty, może dlatego, że tutaj jest mało niemiecko. Tutaj nie jest niemiecko, tutaj jest włosko. I może dlatego mi się tutaj podoba. O, proszę bardzo. A2, San Gotardo, Basel, Zurich. Zaształowana. Ale my lecimy na kierunek Chur. Jak się czyta? Chur, Szur, Szuruburu, Huru. Piękne górki, kurczę. Pięknie, fajnie. Słoneczko świeci, 29 stopni jest, kurczę. Jest rewelacja. Tutaj San Bernardino, to jest ten tunel nad szczytami gór. I ten tunel właśnie ma 6,6 km. I te szczyty, które z przodu widać, właśnie on je przecina. Tylko że dziurą. Wjeżdża się w dziurę, wyjeżdża się drugą dziurą. I taki sposób tutaj pokonali wysokie góry. Dobra, jedziemy dalej, pooglądajmy jeszcze
chwilę. Jeszcze troszkę tych samych gór, ale z drugiej strony. I koniec wycieczki. Tak sobie stanąłem tutaj na obiadek. Już 19 się zbliża, pora obiadowa przy takiej ścianie, która zrobiła duży cień. Nie. Tam na motorze ktoś zasuwa, kurczę. Taki parking fajny z górkami. Tam są klopy, kible, ławeczki. Bardzo ładnie tutaj jest, ładne górki. Już powoli zjeżdżam z tych górek, zaraz będzie miejscowość Chór. A za Chórem to już będzie tylko widać te góry, nic więcej. Będziemy tak objeżdżać je cały czas z jednej strony. Tutaj co, strumyk płynie? Tam na dole, bo nie widać. A to także taki dzisiaj przejazd, szybki filmik, żeby nie było pokazane, zapamiętane, bo pierwszy raz tutaj jestem. Kurczę, naprawdę robi to potężne wrażenie, robią te górki, potężne wrażenie. No i te ławeczki, kurde, betonowe, fajne są. Szkoda, że trawy nie wolno deptać pewnie, chociaż nie, no jak są ławeczki, to trawy można deptać, a bo to jest ozdoba. No, także patrzcie, się taka ściana skalna i to się sypie, kurde. Kamienie widać. Fajnie, kurde. Fajnie, 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 fajnie. Dobra, robię obiad, bo 19 się zbliża. Trzeba coś powieść, nie? Którzy dotrwali do tego momentu, serdecznie zapraszam na moją stronę na Facebooku. Tam mogą śledzić na bieżąco informacje z każdego dnia, gdzie jestem, co robiłem, dokąd będę jechał i aktualne zdjęcia tego, co widzę. Także serdecznie zapraszam na stronę facebookową.
wystarczy pisać wyszukiwarkę Schneider w trasie. Powinno się znaleźć, jeżeli nie, to podaję stronę www.facebook.com/Schneider w trasie, pisane razem i Schneider, tak jak słyszycie, SZNJ. Także zapraszam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, dzięki za uwagę, bye!